Siemaneczko wszystkim, ja jestem Spaki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Spore. Przepraszam, jak mogę brzmieć trochę inaczej, ale wiecie. Alergia się zaczyna uwalniać, no bo kurde, tak coś wymyśliło. I dobra, zaczynamy teraz tak z jednej planety właśnie skolonizowałem tą planetę. Sobie tutaj chciałem używać tych narzędzi, wiecie, rzeźbienia terenu i tak dalej. I dostałem odznakę. I od razu awans. Plan na dzisiejszy odcinek, zaraz wam przedstawię oczywiście. Tylko wiecie, no. Jesteśmy wielcy. Super, dobra. Więc tak, plan na dzisiejszy odcinek. Dobra, tak, cieszę się, że tacy jesteście. O, mogę wam sprzedać to przyprawę po dużej cenie. Dobra, no kupię ten akumulator. Nieszczęsny. Plan na dzisiejszy odcinek już tłumaczę Groksowie. Tak, Groksowie. Tak sobie trochę tu polatałem, bo może bym tą misję dostał nieszczęsną, ale nadal nie dostałem tej misji i mam to gdzieś tak naprawdę, no cóż. Nie chcę mi się bawić z nimi. Nie pamiętam, co muszę zrobić, żeby mieć tą misję. Więc tak, wyłączam wieżyczkę. Tych odlatniam od siebie. Ponieważ musimy lecieć do Groksów. Teraz tylko muszę znaleźć, która czarna dziura nas zaprowadzi do nich, tak jak chciałem. Prawda? Mógłbym polecieć tędy, ale czy to się mi opłaca? No nie wiem. Dobra, możemy polecieć niby, no. Polecimy ręcznie w takim wypadku. Chociaż czekajcie, ta czarna dziura mnie doprowadzi. Nie chcę, żebyś mi się tu przybliżał. W to miejsce. Nie, dobra, to już równie dobrze. Mogę po prostu tutaj polecieć samemu. No dobra, podlecimy. Może będą to jakieś przyjazne typy. Egyptian Queen. Dobra, dzień dobry. Wy coś macie ciekawego? Niezbyt. Dobra. Więc lecimy. Egyptian Cat. Za to. No nieźle. Więc tam mamy. Moment, co? Aha, bo ja tu już byłem? No tak, byliśmy tutaj już, dobra. A to mamy książę. Dobra, kurde, odczepcie się ode mnie. Ja lecę do Groksów. Przywódca. Ała, ortografia boli. O, tu mamy czarną dziurę. Dobra, polecimy od razu przez nią. Zobaczymy. Może jakaś czarna dziura będzie nam opłacalna. O, zwiedzacz 2. Ale nic nie odblokowaliśmy za to. No, przelecę przez czarną dziurę, bo może będzie nam po drodze czy coś. Jak mówiłem. W ogóle przepraszam, że wczoraj nie było odcinka ze Spyro, ale mi się nie chciało go nagrywać. Tak teraz powiem. Dobra, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Nie, dobra. Nie opłaca się. Lecimy normalnie ręcznie, że tak powiem. Ale serio, nie pamiętam, co ja muszę zrobić, żeby mieć misję, żeby spotkać Groksów. W sensie, no możemy sami tam polecieć. Ale wiecie, misją jest tak fajniej, prawda? Postaram się mieć z nimi sojusz. Musicie zobaczyć, co się stanie. Jak będziemy mieć z nimi sojusz, to polecimy do centrum galaktyki. Taki mam plan mniej więcej. Chyba, że będzie za ciężko zgarnąć sojusz, to wtedy sobie chyba będziemy darować. Dobra, tak na spokojnie. Tutaj już zaczyna być coraz mniej gwiazd w tym momencie. To nie jest zbyt fajne. Przez to ciężej mi się lata. Zasięg on strasznie słaby. Generalnie. Jesteśmy już w miarę blisko. Jeszcze kawałek, no. I tak dobrze, bo kupiłem lepszy akumulator. I wytrzymałość statku sobie też jeszcze zwiększyłem. To wam pokażę. O, tutaj właśnie kupiłem sobie dzisiaj tą wytrzymałość przed odcinkiem zaraz. Ale nie mam maksymalnego akumulatora. Mogę. Ale to kosztuje, a nie mam pieniędzy. A nie będę cheatować. Nie chcę cheatować tutaj, prawda, więc... Równie dobrze mogłem sobie wpisać kody i mieć od razu, nie, 10 milionów pod łapę. Ale jaka to jest zabawa wtedy? Zresztą przy okazji może jakieś osiągnięcie mi wpadnie, którego nie posiadam w jakiś sposób. Dobrze, brakuje nam już powoli tego.
mocy, to nie jest zbyt dobre. Ale jeszcze trochę... Oj. W miarę zbliża się do jądra galaktyki, coraz trudniej wykreślać kurs między studniami grawitacyjnymi licznych skupisk gwiezdnych. Twój zasięg lokusu został zmniejszony w celu osiągnięcia większej dokładności. Aha, tu już jest teren Groksów. Dobra. Podlatujemy. Statek niezidentyfikowany. Przedstawcie się i czekamy teraz. No i spójrzcie na nich. Groksowie. Spotkaliśmy ich. Dobra, problem jest teraz taki, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. Zacznijmy od misji. Nikczemny organizmie żywy leci po tym strzenie kwestią naszych rozkazów. Tak jak widzicie, to są Groksowie. Więc no nieźle. Prawda? Mógłbym założyć gdzieś tu kolonię i tu się odradzać w razie co. Znowu ta misja? No dobra, teleportacja powierzchni. Dobra, spotkaliśmy Groksów, więc już jest z górki. Brakuje nam teraz tylko... No dobra, może nie jest z górki, no. Bo nadal musimy... się z nimi zaprzyjaźnić, co jest naprawdę mega ciężkie. Także no, trzymajcie kciuki, żeby się jakoś udało. Chociaż nie wiem, ile to nam zajmie. Bo może trochę zająć. Czyli wychodzi na to, że w poniedziałek możliwe, że skończymy serię Spore. Bo mówię, Centrum Galaktyki i to będzie koniec serii, bo tak, no nie będę tego w nieskończoność ciągnąć, prawda? Dobra, nie chodzi. Dobra, gotowe. I prosta misja zrobiona. W ogóle dlaczego odwołałem sojuszników oraz wyłączyłem tu wieżyczkę? No ponieważ, no... Nie chcę dostać od Groksów, bo oni automatycznie by atakowali Groksów, bo oni są do nas nieprzyjaźnie nastawieni. Prawda? 150 tysięcy! Zapomniałem, że oni nam płacą dużo. Ale to jest dobra, dobra. Jesteśmy minus 47, więc nie jest tak dobrze. Wielki to był straszny błąd. Nic nie było. Dobrze, powinno być ciekawe wkrótce. Dobra, okej. Imperium Człapak w układzie Perperuna. Do... O Jezu, to jest dużo układów, jak widzicie. Teraz tylko musimy ich znaleźć. O, tutaj jest. O matko, zobaczcie w ogóle, oni mają pecha, blisko Groksów mieszkają. W ogóle cześć, ja się chętnie z wami zaprzyjaźnię i tak dalej. Ja sprzedam wam to, bo tak. Akumulator by się przydał nam większy. O, podróżnik 2. Dostajemy coś za to? Monolith i edytor stwora? No nie jest to coś też tak ciekawego. Da, parę rzeczy. Co ja musiałem zrobić? Wiadomo, bo przyjdziemy potem będziesz mieć... Aha, dobra. Muszę porwać mieszkańca. Póki tutaj już jestem, to chcę znaleźć artefakt, bo tu jakiś jest chyba. O, jest właśnie. Dokładnie. Myk, 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 myk. Pytanie teraz, czy mogę wam to sprzedać dobrze? Nie, nie będę wam tego sprzedawać na razie. Na razie nie potrzebujemy aż tak pieniędzy. Znaczy pieniądze zawsze się przydają, ale... Właśnie jakaś nagroda za to w ogóle. 150 od Groksów to są takie pieniądze po prostu, bo... Oni rozdają te pieniądze tak, bo dla nich nie są w ogóle istotne. Jak widzicie, tylko latają za nami, nie atakują nas. Dlatego, że na razie nic nie robimy takiego. Po prostu jesteśmy.
Mimo, że normalnie atakują wszystkich, ale dopiero nas poznali, dlatego nas jeszcze nie atakują, ale pewnie... O nie, 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 ja nie lecę na tą planetę, nie chcę im niczego kraść. Oni nie wybaczają. Okej, dobra, gdzie ja muszę polecieć i wybijać zwierzęta? Tutaj. O nie, oni będą za mną lecieć? Shit, to nie jest fajne. Bo muszę tak, muszę wyeksterminować zwierzęta. Oni będą za mną latać, to jest ten mój problem. O jest, stwór epicki. Dawno nie widziałem stwora epickiego naturalnie występującego. Chciałem go przeskanować sobie. Gdzie on był? Aha. Czy to po prostu tak daje? Dobra. Proszę, nie strzelać. Nie zacznijcie do mnie strzelać. Ja nie chcę, żebyście mnie zabijali. Naprawdę. Dobra, tutaj. Kolejną misję zabiją. Czy oni zaczęli do mnie strzelać? Tia. Okej, wykonane misje kolejne. Miodzie, dobra. Ja tutaj polecę, bo oni tutaj mi nie będą nic robić dzięki temu. Jak ucieknę, to będzie dobre. Okej, cześć, człapak, bo wy tutaj byliście fajni, ja was lubię. Wiecie o tym przecież. Nabiję sobie wam tutaj trochę punktów za handel. Jak widzicie, z groksami nie da się handlować. W ogóle, nigdy. Także no. No nie obniżyliście mi cen za to, dobra no. Trudno, to już tak zrobię. No, a ty jesteś groksowie, to kolejne misje zrobimy. Misje. Czekajcie, dobra, co musimy zrobić po przybyciu? Dobra. W Układzie Słonecznym Nestor. No, polecę to w taki sposób. Jak widzicie, strasznie dużo układów tutaj już jest. O, znalazłem. Więc tutaj często ciężko jest się połapać. O, w taki sposób. Tą planetę mam, tak? Zgarnąć, dobrze. Jednego potrzebuję, reszta niech się spada. Dobra, lecimy sobie jeszcze chwilkę. Bear Grylls, serio? Ktoś zrobił takiego stwora, matko boska. Tak, ja wiem, że wy mnie nie lubicie, atakujecie. Wiecie, 100 tysięcy. O, możemy się już u nich naprawiać i doładować, to jest dobre, ale są drogie, jak widzicie. A 100 tysięcy im damy i zobaczcie, tylko 2 punkty. Mijcie 5 punktów, nie, 7 punktów za 300 tysięcy łącznie. Nie wiem, czy więcej niż 10 można u nich uzyskać. No już jesteśmy neutralni, to dobrze. Dyplomację. Coś z grosami, jesteś nawet goni przybywać naszym, w tym systemie co my. No właśnie. Dobra, zrobimy sobie chyba jeszcze może jedną z jakąś misję od nich. Fajnie by było, prawda? Oni nadal nas atakują. Dopóki nie będziemy mieć sojuszu, to będą nas atakować. Okej, dobra. Nestor 100 znowu. To jest ta planeta tutaj. To tym razem inna, znaczy to jest układ, a inna planeta teraz. Tylko która? Ta. Oni chcieli tą planetę. O Jezu, widzicie jak mi zjechali tutaj z wytrzymałość statku? Nieźle, nie? A to nie jest ciężkie, żeby to zeskanować wszystko. Nie ma tego dużo. Dobra, jeszcze tylko zwierzaki znaleźć.
Jest tutaj, tu są. Aha, ja muszę je zebrać, dobra. Okej, wszystko tłumaczy. Okej, źle przeczytałem. Mój błąd. Dobra, oddajemy. Będziemy kończyć ten odcinek. Zobaczę przy okazji, czy możemy mieć więcej niż 30 punktów u nich za misję. Tak, możemy nadal. Dobra, i damy im kolejne 100 tysięcy. 10 punktów to jest max. Dobra, czyli to mamy z głowy. Zostały nam jeszcze misje. Ja zrobię tak, tak. I jeszcze chcę zdobyć jedną rzecz. Mianowicie... O matko, zobaczcie. Co się pojawia na pokładowym radarze? Właśnie, nie wleciliśmy tu jeszcze wcześniej. Kolonia Groksów. A te ich statki. Czyżby to była kolonia Groksów? Cała galaktyka dobrze zna ich bezduszność. Strzeż się. Dobra, ja chciałem być tutaj tylko przyjazny, naprawdę. Groksowie, kochani moi w ogóle, nie? Używacie przyjaznych narzędzi, więc widzicie, coś tam to daje. Ja sobie tak polatam w kółko chwilkę. Zaraz będziemy kończyć odcinek. Straszycie naszych obywateli? O matko boska, ja stąd zwiewam. Dobra, nie wiem, czy sojusz zrobimy z nimi w sumie, wiecie, bo to jest za ciężkie. Tak czy siak, dobra, ja się ulatię może do tego tutaj systemu, bo to mi nic nie zrobił. O tak, miodzio. I cóż, ja dziękuję wam bardzo, jeśli oglądaliście, jeśli podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli tego nie robicie. I zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Zapraszam do zobaczenia. Cześć, no i papa. No i w następnym odcinku nie wiem, czy zrobimy ten sojusz jednak, no bo... To jest za ciężkie. Polecimy do Centrum Galaktyki chyba i będziemy sobie darować. Dobra, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.